Sponsorem programu jest Galeria Warmińska. Dzień dobry, Renata Piotrowska, stylistka Galerii Warmińskiej. Rozpoczynamy czwarty już odcinek programu Fashion Queen. Za chwilę poznacie uczestniczki, które powalczą o 1000 zł. Marlena Malejewska pochodzi z Piecek, pracuje jako event manager. Julia Kaleta mieszka w Samborowie koło Ostródy, wychowuje 8-miesięcznego synka. Jesteśmy już po losowaniu. Marlena zaczyna jako pierwsza. Masz godzinę i 1000 zł. Naszymi tematami dzisiejszego programu są: pierwsza stylizacja denimowe love, druga stylizacja elegancką być. Proszę bardzo i czas startu. Dziewczyny, macie ogrodniczki? Jakieś spódniczki, coś tego typu? Słyszałam o stylizacji jeansowej. Myślałam, że będzie prosto, bo z reguły na co dzień chodzę w jeansach z różnymi dodatkami. Dlatego stwierdziłam, że jest okej, że sobie poradzę. No, to już jest na plus. Masz lżej, to ty się rozglądaj. Bo... No, rozglądam. Jak oceniasz start Marleny? Dobrze, jest dobrze, że zaczęła od Big Stara, bo najpierw moim zdaniem dół, potem dopiero szukamy góry. Mhm. Jak wybierzesz sobie spodnie, to potem będziesz szukała góry, tylko że ona dalej nie wie, co. Nie ma wizualizacji. Nie. Totalny spontan. Nie wiedziałam, czego chcę, nie wiedziałam, co mam szukać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jeansy, pierwsza myśl mi przyszła do głowy ogrodniczki, tak? Przymierzałam ogrodniczki, no niestety nie sprawdziły się na mojej figurze, więc źle się poczułam. Chciałam długie spodnie, stwierdziłam, że to zbyt klasyczne i codzienne. Przerzuciłam się na krótkie spodenki.
jeżeli chodzi o moją konkurentkę Julię, nie przeszkadzała mi zbytnio, również nie pomagała, jest okej. Okay. 25 minut co najmniej ci minęło. A nie zapominaj jeszcze o dodatkach i o tej drugiej stylizacji, nie starczy ci czasu. Który miałam przeznaczony, czyli godzina, zdecydowanie za mało. Takie, żeby cenowo tak do 300 zł. Marlena, mamy coś dla ciebie. Nie. Julia ma coś dla ciebie. Nie. Ale specjalnie mi to robicie. Rabat, no, chcę rabat. I to jak największy musi pani, bo mam bardzo mało pieniążków. Minuta 20. Zdążę. Jeszcze na wystarczy ci na lakier albo na jeszcze jedną pomadkę. Siedemnaście. No, 11, 10, 9. Dziękuję. Już.
Stop! A, 6 sekund! Marlena, skończyłaś 6 sekund przed czasem. Świetny wynik. Teraz startujesz ty. Godzina, 1000 zł i powodzenia. Zgłosiłam się do programu dlatego, że lubię zabawę, lubię atrakcje różnego rodzaju i rywalizację też bardzo lubię. I ogólnie fajna przygoda. Na początku właśnie myślałam, że mam w głowie ułożone, co kupię. W sumie podglądałam mniej więcej w sklepie, co tam mogę wybrać, ale no niestety, potem tego rozmiaru nie ma, tutaj cena nie taka i już potem był szok. Możesz zrobić jeszcze jedno. Tak. 1000 zł. Jaka figurka. Ja je biorę już. Spodnie mamy. No ja górę pomyślę dalej. Przykład takie, ale są bez zamków, ale będą bardzo podobne, nie? Nie, te mi się podobają, ja już je biorę. Cieszę się. Fajnie, jest okej. Okay. Zobaczymy na końcu. Jakie pójdzie? Ale tak, rozmawialiśmy, mamy jedną rzecz, spodnie za 350. Tak, teraz buty i już ponad 500 zł jest, także nie ma jeszcze góry i nie ma dodatków. Na początku zaczęłam rozrzucać te pieniądze na prawo, na lewo, tu buty, tutaj spodnie, nie patrząc na ceny, a potem, o nie, jeszcze cała stylizacja, a tak mało pieniędzy. Wybrać koszulę. Fajna, miła dziewczyna. Mamy zupełnie inne gusta, także nie wiem, jak to będzie. Nie,
na razie tylko tak, bo ta góra już mi tak, nie wiem, nie bardzo jest... Odwróć się. Jest taka, nie? Taka u góry to druga. Wyglądam taka... Jakby za dużo. No. Bo masz spodnie i trampki, no to nigdy nie będziesz wyglądała ciekawie. Ściągnij to. Co? No, i te buty były piękne, ale nie wiem, czy nie. Nie, pomarzyć ale ty też pomarzyłaś. Zdecydowanie. Nie, ja już znalazłam. W tej ładnie. Nie, no w tej ładnie. Nie, ona jest super. Jeszcze jak kupię buty i starczy mi je na jakąś katanę szybko do Sinseya polecę, i może coś wynajdę. Na to? Do tego? Po co? No jest regulowany, pani powiedziała, że jest. Jestem zadowolona, chociaż mogłam oszczędzić trochę na początku, ale jestem bardzo zadowolona ze swojej stylizacji. Skończyłaś 8 minut przed czasem, teraz czas, aby zaprezentować się przed naszymi jurorami, a są nimi... Marysia Majewska, modelka i tancerka. Natalia Niedźwiecka, redaktor magazynu Fashion Time. Magda Golińska-Konecko, dziennikarka telewizji RTV. Moim zdaniem niech wygra najlepsza, tak? Jakoś nie przywiązuję... do tego uwagi, czy dostanę 1, czy dostanę 5. Okej, fajnie by było, jakbym wygrała, tak? Ale niech wygra najlepsza. Mam nadzieję, że wygra lepsza. Ja jestem bardzo ciekawa. Za chwilę zaprezentuje się nam Marlena w stylizacji denimowe love. Marlenko, hasło kreacji to było denimowe love. W zasadzie denim jest, koszula też jest niebieska. Mi troszeczkę brakuje, w sumie spodenki są krótkie, więc są seksowne, ale ja bym ci widziała w spódnicy. Jakąś taką fajną spódniczkę, w końcu to ma być tak troszeczkę zalotnie. Spodenki są, jesteś taką kowbojką, amerykańska dziewczyna. Kowbojki do tego bym założyła i rzeczywiście nadawałabyś się na taki festyn w Ameryce. Ale brakuje mi właśnie takiej zalotności, takiego puszczenia oczka. Spódniczka i każdy chłopak oszaleje, zwłaszcza patrząc na twoje długie nogi. Mi się zdecydowanie podoba dobór koszuli. Pasuje ogólnie ta stylizacja. Nie jestem przekonana trochę co do butów. Ogólnie krój koturny, znaczy model koturny, tak oczywiście, ale nie do końca jestem przekonana do akurat tego modelu. No i podoba mi się spójność dodatków tego, że faktycznie te elementy skórzane fajnie się komponują. I poszłam trochę w jaśniejszy jeans, tak myślę, jeśli chodzi o spodenki, ale wyglądasz bardzo, bardzo fajnie. Myślę też, że dobrze się czujesz w tym klimacie stylizacji. Dla mnie ta stylizacja jest jak najbardziej okej. Fajnie, że jest krótko, czyli że są shorty. Jest bardzo letnio, dziewczęco, kobieco i to mi się w tym najbardziej podoba. To była Marlena, czas na Julię.
Julcia, miało być denimowe love, a ja widzę taką grzeczną uczennicę, z jednym wyjątkiem pół koszuli jest wyrzucona, to taka może średnio grzeczna. Ale nie ma tu dla mnie takiego, nie widzę tu takiego romantyzmu, takiej zalotności, takiego podkręcenia, że chłopak cię widzi i po prostu mówi, to jest moja księżniczka. Julia, ja, nie no, mi się podoba, podoba mi się ty w tej stylizacji. Myślę, że no to jest taka odpowiednia stylizacja jak na twój młodziutki wiek. Fajna nastoletnia stylizacja na co dzień. No, denimowe love, jeśli to miało być takie zalotne, romantyczne, no to można by to było jakoś jeszcze trochę podkręcić, ale wszystko jest spójnie, mi się podoba. Ja jestem sama trampkową dziewczyną, więc ja jestem na tak. Tak jak widzisz, ja też uwielbiam trampki, też uwielbiam koszulę, więc jestem jak najbardziej na tak. To, co bym zmieniła, to może spodnie. Bym poszła w bardziej może jakiś szalony model, ale całościowo jak najbardziej jestem na tak. Podobasz mi się w tej stylizacji. Z założenia jestem złym policjantem, a tak poważnie, Julka jest piękną dziewczyną, ale w tym stroju ona kompletnie nie wyróżnia się z tłumu. To jest dziewczyna, która, jakich wiele, a o to chodzi, żeby ten strój ją podkreślił, żeby wydobył to, co jest najfajniejszego, dziewczęcego, no i rzeczywiście, żeby była taka delikatnie seksowna, taka jeansowa love. Gdzieś w jednej, drugiej stylizacji niby wszystko było w porządku, ale gdzieś zabrakło mi tego dopieszczenia, takiego ostatniego, że tak powiem, słowa. Więc dlatego równe oceny. Musi być wow. Wychodzą i po prostu wyglądają jak gwiazdy, więc myślę, że wtedy będzie piątka. Sprawda, przed chwilą w tych stylizacjach, gdybym miała oceny połowiczne, to myślę, że dałabym wyższą ocenę jednak Julce. Znamy już wyniki po pierwszej prezentacji. Czas na drugą prezentację stylizacji. Jako pierwsza wystąpi Julia. Julia, wyglądasz bardzo dziewczęco, wręcz nawet kobieco w tej stylizacji. Nie do końca dla mnie jest to jednak zrozumienie tematu. Elegancję ja postrzegam zupełnie, totalnie inaczej. Plusem tej stylizacji twojej jest na pewno połączenie kolorystyczne. I tak na przykład mogłabyś się ubrać, nie wiem, wieczorem na randkę ze swoim chłopakiem, narzeczonym. Ja niestety elegancję postrzegam trochę inaczej, więc dla mnie tutaj jest to lekkie odbiegnięcie od tematu. Julka, według mnie elegancja jest, jeśli chodzi o ten temat, tak czy siak nie jest to twój kolor. Spódnice i sukienki w stylu hiszpańskim są szałową opcją na ten sezon, ale moim zdaniem ta sukienka jest na ciebie po prostu za duża. Ty jesteś szczuplutką dziewczynką i przez to, że ona ma te falbanki i przez to, że jest na ciebie za duża, to wyglądasz jakbyś miała trochę ciałka. Ty tego ciałka, jak już wiemy, bo przed chwilą się nam pokazywałaś, kompletnie nie masz. Zgodzę się z pierwszą koleżanką, że jest elegancko, ale wieczorowo. Ja myślałam bardziej o takiej elegancji casual, takiej codziennej, że możesz wyskoczyć na spotkanie biznesowe, no w tym raczej na romantyczną randkę. A teraz czas na Marlenę. Dla mnie jest tu znowu bardziej romantyczna niż elegancka stylizacja. Wyglądasz oczywiście bardzo uroczo, kobieco, ale to też gdzieś tam dla mnie odbiega dalece od tematu takiej elegancji. Moja przedmówczyni powiedziała to tak, jak chciałam ja to ująć. Wyglądasz uroczo, bardzo ładnie ci w tej sukience. Ogólnie rzadko kiedy biel w sukienkach wygląda dla mnie elegancko, zazwyczaj białe koszule, ewentualnie jakiś dół, to tak, faktycznie no nie jest to zbyt eleganckie. Ja bym się tak ubrała na randkę na plaży, gdzieś w jakiejś knajpce przyjemnej, więc jest to takie zalotne, jest to też nawet trochę sexy, ale takie dziewczęce, no z elegancją nie do końca, ale buty są eleganckie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co mam powiedzieć, bo jak wyszłaś stamtąd, to ja zobaczyłam taką rozważną i romantyczną. Dziewczyna, która może sobie iść na randkę z chłopakiem po plaży, jest cudnie, jest zachód słońca, te buty mi wtedy zgrzytają oczywiście, bo powinnaś być na boso. Trochę mam wrażenie, że to nie jest twój styl.
że ty jesteś taką dziewczyną z pazurem, a tutaj taką, jesteś wilkiem, a chcesz udawać owieczkę. Aczkolwiek sukieneczka jest ładna, tylko to nie jest taka elegancja, o której ja myślałam, to jest bardziej taka komunia poprawiny. Czas na ocenę jury. Oceniana jako pierwsza będzie Julia. Czas na decydujący moment. Oceniana będzie Marlena. Punktem wygrała Marlena, wynik 25-24. Stało się jak się stało, no jury jest moim zdaniem obiektywne i wybrało najlepszą. Jestem mega przeszczęśliwa, naprawdę, super przygoda, nie wiem co powiedzieć. To był ostatni odcinek pierwszego sezonu Fashion Queen, widzimy się po wakacjach. Sponsorem programu była Galeria Warmińska.